Siemanko Season Forever. Zanim przejdę dalej, chciałbym wspomnieć o moim drugim kanale, gdzie nagrywam WOTA, tak for fun po prostu. Jeśli ktoś byłby zainteresowany grą w Plutonie ze mną w, lub wotem ogólnie, to zapraszam Was na ten drugi kanał. Link macie w opisie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z Season Forever i zapraszam Was do kolejnego filmiku na moim kanale. Moi kochani, Demka widzów, wasza chyba ulubiona seria na tym kanale. Słuchajcie, gwoli wstępu. Jeśli chcielibyście wystąpić w odcinku, to wyślijcie na maila podanego w opisie pod tym filmem link do pobrania demka a w mailu napiszcie tak nick, ranga plus mapa i to ma być w tytule maila, żebym po prostu wiedział jaką rangę, jakie tam, jaki nick na jakiej mapie akurat to się rozgrywa no i w wiadomości wyślijcie mi akurat wasz link do pobrania demka i opis. Opis naprawdę jest bardzo ważny, żebyście powiedzieli, co, na, co na co zwrócić mam uwagę. Czy na strzelanie z AWP, czy rzucanie granatów, czy rotacje, czy nie wiem, ustawianie się, krycie bombsite'u B, bombsite'u A na takiej, na takiej mapie. Po prostu opis, dajcie fest, żebym wiedział, na czym mam się skupić. Jeśli nie będzie, że tak powiem, tych rzeczy w tytule maila, to tak, takich maili nie, nie czytam, ponieważ no, jest tych maili mam od groma, nie ukrywam. Więc sprawdzenie wszystkich tych maili, yy, które są też źle opisane, źle zatytułowane, no to nie da rady. Także bardzo bym, bym was prosił, żebyście yy, dawali w tytule to, o co proszę. Wtedy mi ułatwicie życie i większa szansa, że wasze demko trafi akurat do, yy, do tej serii, do tych analiz, do demk widzów. Także myślę, że dacie radę. A jak na razie. Wow, tutaj strzelanie dosyć mocne. Szczerze nie pamiętam za bardzo jakie to są rangi. Ale wiem, że tutaj Kopernik jest właśnie moim widzem i wysłał todemko na keszu Jak na razie chyba zrobił 3 tak 4 fragi zdobył i leci po ace'a. W sumie 0hp na 0hp, takie teoretyczne. Powinien. O, usłyszał. Powinien akurat plantować na standardzie. Czy będzie AC czy nie? Te chyba graffiti takie trochę. Można powiedzieć. Scykane. <grymne> Przez przypadek, może guzik mu się nacisnął. Bo słuchać tu, panie, w mainie jeszcze. I patrzcie, zobaczył akurat. Zdąży, da radę? Daradę? radę? Jest jeden strzał po lewej, po prawej nie może trafić. Tamto przoduje, ten przoduje. Wszystkie pistole po prostu już <gry> załadowane full. I kurde, już wydawa wydawało mi się, że akurat będzie ten Ace ale To byłaby, wydaje mi się, że jego yy, życiowa runda. Słuchajcie, moi drodzy, yy, rundka kolejna. Kopernik jest to mój widz, który, yy, jak zaznaczył w mailu, subskrybuje mnie od mniej więcej 3 lat. Wysyłał mi demka, wysyłał jakieś prośby odnośnie tego, żebym zobaczył jak gra, no i w końcu doczekał się, w końcu zobaczymy jak gra. Takie strzelanie na pistoletówce, jak tutaj wam tłumaczyłem odnośnie tych maili, Patrzę sobie w międzyczasie, no strzelanie pozostawia wiele do życzenia. Movement też taki niepewny, chyba czułość myszy też wydaje mi się, że jeszcze nie jest do końca ustawiona, no wydaje mi się, że taka jaka być powinna. Na pewno na full auto musisz stare popracować. Przede wszystkim, zanim zacznie się akurat grać ogólnie w jakąkolwiek grę, w jakiegokolwiek FPS-a, warto sobie ogarnąć czułość myszy. Czyli inaczej, sensitivity pod swoje DPI myszki, które macie tam ustawione w softwareze myszki. Jeśli akurat taką myszkę macie, na przykład Steam Seriesa, czy, e, czy taką jak ja mam. A ja mam akurat Glorious Model O model zero. No i ustawicie sobie DPI na, najlepiej mniej więcej w granicach 400, 450, 500 Nie mniej, nie więcej, no i pod to sobie ustawiacie e, czułość myszki Macie tą myszką, tą, tym kursorem po prostu machać tak, żeby było e, płynnie, delikatnie Żeby po prostu tam jak, jak machniecie celownikiem pyk, no to już celownik ma być na głowie Machniecie w lewo, od cyk, pyk, ma być celownik na głowie Żebyście jak jest. Zapozajmy sobie. Jak jest, powiedzmy, nie wiem, tutaj jest typek, tak? Tu jest wasz celownik. Jak machacie celownikiem, no to pyk, ma być idealnie na głowę. Nie, powiedzmy, machacie i celownik jest, nie wiem, gdzie, gdzieś tutaj, albo machacie, powiedzmy, za słabo, macie zbyt niską czułość, no to machacie mocno celownikiem, a wasz, raczej znaczy myszką, a wasz celownik znajduje się w tym miejscu. Jezu, nie wiem, czemu akurat taki wyszedł mi celownik dziwny wychodzi akurat wam w tym miejscu, gdzie tutaj jest głowa. Także trzeba po prostu cyrklować tak i no, zapoznać się z feelingiem, że tak powiem poruszania kursorem, celownikiem waszym w grze. Także tutaj na pewno trzeba popracować nad nad tą czułością, nad ogólnie placementem celownika. No, bo tutaj w sumie tak, jakby nie wiadomo na co, na co celował. Czy celował bardziej yy, w skrzynkę na, na, na ten poziom? No, bo tutaj drugi setek mógłby ewentualnie wskoczyć. Jak był yy, main, gdzie są akurat te drabinki, prawda? Jest to ściana, tutaj jest ściana, no to jak gościu stał tu, no to celował mniej więcej na tym poziomie. Czyli na poziomie, no nie wiem, pępka powiedzmy. Czyli też można powiedzieć, że. No, na przykład takie strz strzelanie w okna też. Yy, no nie wiem, no. Nie ćwiczycie sobie aim'a, ale wiecie o co mi chodzi. No kontrola full auto taka, można powiedzieć w miarę. Fajnie sobie sprawdza też plecy, czy czasem akurat ich... ...nie krócą. Zastanawiam się teraz tak, gość go akurat wychylił... E, ...na tą pozycję, Jezu, gdzie to jest? Tutaj. Zabił go, go gościu z... Wendu, więc to jest jedno info i nie wiem, czy akurat widział gościa na CT. Zakładam, że tak, że on go zobaczył, więc na jego radarze powinien pojawić mu się tak. Tutaj są te wędy. Powinien pojawić mu się jeden CT i drugi tutaj akurat od CT, czyli tych dwóch powinien mieć, powinien widzieć ich na radarze. Zobaczmy, jaka będzie jego reakcja. Jest tam flaszek gościu wychyla. Przede wszystkim ciekawy, czy dostał info na czacie albo na czacie głosowym. Ile ten z wentów miał HP? Na ja pewno ktoś powiedział, że ma 0 HP, albo nie wiem, ileś tam mu zabrał dokładnie. O drugim nie wie. Ale jego przewagą jest to, że ma pakę. Ale niestety przewaga ta yy, no, mija z każdą sekundą, bo już mamy 5 sekund, i w tym momencie nie powinien w ogóle schodzić do tych wentów, nie powinien nigdzie się pojawiać. Tylko zachować yy, broń. No, nie wiem, czy podnoszenie Galila. <laughs> Podno Podnieść Galila tylko, żeby zobaczyć skina. Nieźle. Tutaj również będziemy mieli ciekawą rundę, ponieważ tak, Mateka ma SG, właśnie jako broń główną w tymże zestawieniu. I chciałbym zobaczyć, właśnie jak z tego SG strzela. Czy bardziej korzysta z Zuma? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach? Czy po prostu. O, no, tam tego gościa, bo widać mu łokieć, nawet nie wiedział o co chodzi. pewnie zastanawiał się, kurde, on ma WHAPCHIS, nie widać mnie. No bo to nie jest tak, że powiedzmy, jak Wy nie widzicie kogoś, to ten ktoś nie widzi Was. To tak nie działa. Tak jak tamten cetek, Już Wam pokazuję o co chodzi. Troszkę spowolnie. O, Jezu, gdzie to jest? Troszkę spowolnie. Czas. I teraz tak, jeśli akurat tamten setek był... O Jezu jak wolno, nie chcę, żeby mnie trochę akcja minęła, Cetek stoi tutaj blisko tej ściany i mimo że mimo że nie widzi tamty, tamtego hewena, no to nie znaczy, że ten... Z, aż jest Boosta, nie, nie znaczy, że ten z boosta go nie widzi. Ponieważ to jest taka e, zasada, można powiedzieć, e, kątów w CSie. Im bliżej stoicie przeszkody, tym wy mnie widzicie a przeciwnik... Was widzi bardziej. Dlatego też przy na przykład wychodzeniu z zakrętu. Zaraz zobaczymy, jak z tego SGK będzie. O, nie bardzo coś. Tutaj, tutaj strzela specjalnie, bo myślę, że akurat go się wychyli, więc wtedy ewentualnie pod jego pestkę mógłby e, wyjść. I Teraz tak, o co chodzi mi. E, nie mogę tutaj teraz. A, e, dobra, mogę z wy, wyczyścić. Dobra, kiedy na przykład macie e, zakręt, załóżmy, że to jest e, samochód na tym. Na, na Kiedy wychylacie, no to lepiej powiedzmy przejść sobie tak, taki szerszy łuk, jeżeli tak na, na blisko. No bo jeśli idziecie powiedzmy z tej strony, no to prędzej zauważycie jakiegoś cedeka, który stoi na przykład tutaj, jeżeli wiecie na, na, na blisko. Tak samo jak jest yy, long na, na daście, gdzie tutaj akurat są yy, te drzwi, do, yy, te dorusy, nie? Na anarchii Jak stajecie tutaj. No to widzicie, nie widzicie tego terrorysty, który, który wychodzi. Natomiast jeśli staniecie tutaj, no to macie tak jakby lepszy widok na, na tego terror, który wychodzi z synarchii. Mam nadzieję, że w teorii wiecie o co chodzi. No taka jest zasada, że powiem, działania takich y, kątów odległości i pola widzenia w CSie. Według mnie to jest taka podstawowa y, wiedza na ten temat. Ten mootop nie był w zupełności tutaj potrzebny. Lepiej było go właśnie rzucić tam gdzie akurat ten cetek wychyla Rzuciłby sobie tego motowa od ścianki, odbiłby się Właśnie, podniósł chyba po, po teammecie, który tutaj padł wcześniej Dobra, kłócno sobie, żeby te, te to w bo trochę celniejsze No i teraz jest w żopie Ponieważ obchodzą go z każdej strony Tutaj pomysł był fajny Pomysł był fajny z tym, że błędem może było nie tylko nie to, tylko, że akurat e, celownik miał e, bardziej tutaj na, na ścianę niż na, na szparę, jak wychylał, to jest też kwestia takiej, no można powiedzieć, nie, nie, niezbyt perfekcyjnej znajomości mapy. No bo kiedy akurat wychylacie mając celownik tutaj, powiedzmy, i wychylicie, no to będziecie mieli celownik e, po wychyleniu w tym miejscu. Natomiast on troszkę źle skalkulował sobie i, no i wyszło jak wyszło. Z drugiej strony mógł trochę e, poczekać, uspokoić grę. Wtedy tamten byłby niecierpliwy, może by akurat go skrócił. A wtedy on by wychylił na niego. Tamten podchodziłby w linii prostej w jego kierunku. No i wydaje mi się, że miałby wtedy łatwego fraga. Tego nie ma sensu skanować, skoro jest już jego teammate tam. Na minimapie mu się pojawił CTX z, z samochodu, więc wiadomo, że tam jest jeden. Na MIDzie jest jego teammate. Short czysty, bo właśnie sobie sprawdził, więc MIDA mają, że tak powiem, zajętego. No i ostatni, akurat. Był na kładzie, gdzie akurat go nie sprawdzili. Także to był błąd z ich strony. Całego teamu. Dobra, moi drodzy. Picobello, pistoletówka po stronie CT teraz. Łespek z Statraku gotowy. W ogóle sporo skinów z Statraku ma akurat. Jak fragowo? 17 fragów. No nieźle, nieźle wam powiem. Otwiera tabelę. Już tutaj powinien być taki dzwonek ogłaszający error, bo bombsite A jest czysty. Tutaj zwróćcie uwagę właśnie, że jego teammatesi będą chyba krócić bombsite B, bo jest to ich tam co nie miara. I teraz tak, zazwyczaj jest tak, że tutaj jeśli akurat jest jakieś szybkie B, no to w mniej więcej już w tej sekundzie oni powinni już dawno wychodzić. Nie ma tutaj infa, no to ta trójka albo cało, całościowo cofa na bombsite A, albo powiedzmy dwójka cofa, a jeden idzie na taki, nie zwiat zobaczyć, czy tutaj akurat żadnego lurka nie ma, bo już mida, też jeden z jego teammateów yy, Króci Ale fajnie, że Kopernik szybko się zreflektował, cofnął sobie tutaj na shorta Bezpiecznie bo w razie czego, wiecie, mida będzie, ma czystego Bo jego teammate, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że skrócił tego mida Fajnie, że sobie jakoś tam w miarę, w miarę cofa Tutaj powinien się za tym, za tą budą ustawić, albo szybko Zobaczcie, tyle strzałów i nie wiem, może jeden go trafił nie mają defa, więc muszą się trochę sprężać z tym ritejkiem. Tutaj błędem jest, takie, wiecie, takie drewniane schodzenie i wchodzenie po tej drabinie. No bo. No strzelże! Czy... Mieszka ci się zacięła, czy co? Nie wiem, co tutaj się od, odwaliło, ale naprawdę wyglądało to bardzo słabo. Na pewno wchodząc po drabinie i schodząc, e ewentualnie. Można zrobić taki myk, że wchodzicie po drabinie, dajecie ten dźwięk taki, wiecie, wchodzenia, czyli to takie, nie wiem, skrzypanie, z... Wie, wiecie o co chodzi. Na przykład zamiast y, wchodzić po drabinie i wieść na górę, no to powiedzmy, biegacie, jest dźwięk i schodzicie, wiecie, na, na shiftie powoli. Oni wtedy wiecie, na tych niszach, rękach, celują się, wiadomo, na górę, a wy tym, tym razem widzicie, powiedzmy, dołem. Więc to był, że tak powiem, błąd z jego strony, taki bardziej dźwiękowy niż Wiecie, taki techniczny Aimowy, czy coś tego typu Co tam się dzieje? Galileo P90 Mid odkryty, bombsite B czysty Wszyscy pod A No ta głowa była ryzykowna Tutaj bym Poczekał aż, aż wejdą, ponieważ jego teammate jest na samochodzie I Mógł po prostu, tamten mógł wpuszczać ich pod tego gościa na, na, aucie No bo ponieważ wiecie, no, wchodząc z maina No to pierwszy na kogoś akurat na, na patoczą, No to na gościa na samochodzie, dopiero potem wychodzą na tego, na, Na, na tym na wózku, na żółtym No i słuchajcie, rundka chyba ostatnia, 15-10 Teraz będzie grał z Augiem Smoke Cyk Fajnie rzucony, fajnie zasmokowany, akurat main. No jest entry frag z Mki. Tutaj akurat to nie było żadne WH, bo z tego Negewa, jeśli ma się tam wpisaną jakąś komendę, która... Hmm, która, która, która pokazuje te, ten wylot tych kul. No to wtedy widać skąd gościu strzela, no i wtedy w tego smoka można po prostu walić tak, jakby tego smoka nie było, jakbyście mieli WH. Dlatego ja tą komendę mam włączoną, tak jakby na jeden. No co prawda, tam nie wiem, 5 fpsów może tracę, ale wiecie, wiem chociaż przez smoka, kto, kto gdzie, skąd wali i tak dalej. Więc mam poniekąd jakąś tam wizualną przewagę, jak ktoś przez tego smoka robi i tam skanuje, nie? No w ogóle Deko za zabił swojego teammate'a No, niezbyt dobry flash. Tak to łagodnie ujmę. No i teraz, co powinni się ustawić na, na crossfire, czyli jeden tu, drugi właśnie tutaj, gdzie stoi Kopernik i tyle. A tamten chodzi tupie. Gościu go widział. Szkoda, że tak długo reagował od tego flasha się odwracając. No, i o takiej kurczę właśnie Crossfire mi chodziło. Także jednak to chyba nie była ostatnia runda. Bardziej tak bym stawił na przedostatnią. Ale terroryści sporo hajsu mają, zobaczcie tam. Ponad 10 tysięcy, jeden 10 tysięcy niecałe miał drugi. Wszystko tutaj na fullu. Temu darku chyba ktoś rzuci jakiegoś tam kałaszka, czy coś takim się wydaje. No i właśnie oni dobrze grają, no bo. Ty Darko z pistolem samym? Kurde co, jakie, jakie hamy w ogóle, nic mu nie rzucili. Oni właśnie po te, te hełmy muszą kopować. W każdej rundzie, czy to pistolka, czy to jakieś pół-eco, pół-force. Znaczy takie pół -eko można powiedzieć, Jezu, co ja mówię. Jezu, kogo my oglądamy, Kopernik gdzieś tu jest, tu jest, Kopernik. Drugi raz próbował na tą, na tą skrzynkę wskoczyć nie udało mu się. A co to ja mówiłem? Że terroryści powinni w każdej rundzie, jeśli mają hajs, kupić ten hełm, ponieważ no, MK nie zabija na jednego strzała w głowę. Dlatego warto to akurat te hełmy kupować. Czy pistol? No, jedynie z Digla albo zawki mogą zginąć na jednego strzała w głowę. No, wiadomo, ze Scouta też w bańkę. Pozwólcie, że to przełączenie skomentuję tego. No, i właśnie w tym, taki akurat, a nie inny sposób przegrywa się mecz. Nie ma teraz czasu. W sumie, w tym roku mógłby wyrzucić broń i dać się, dać się zabić, bo i tak wygrał tą, ten mecz, tę rundę. No, tutaj jedynie co to. Norbix. Przypał straszny st na tym, na tym bąsa byłem, że go nie zabił. No ale nic. Zdarza się czasami i tak. Także moi drodzy, to byłby mecz mniej więcej. Tak zgaduję, że jakieś Goldy, albo mocno wysokie Silvery. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Także. Takie są na razie moje spostrzeżenia i moje takie rady w trakcie meczu. Mam nadzieję, że coś takiego Wam się podoba. Ewentualnie jeśli dużo się takich można powiedzieć rzeczy nazbiera to może jakiś osobny poradnik do tego, do tego zrobię. Ponieważ oglądając demko, mówiąc i potem jakbym ja miał wskakiwać powiedzmy do gry i pokazywać jakieś rzeczy o co mi chodzi dokładnie no to za długo, za długo by to akurat wychodziło, także Dajcie znać, czy zbierać akurat takie rzeczy z tych wszystkich analiz, i ewentualnie jakiś taki podsumowujący poradnik do tego zrobić, czy coś. Także, no, zobaczymy. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o Demka Widzów. Instrukcje, jak wysłać Demka, co zrobić, co napisać w tytule, w opisie maila, i tak dalej. Przedstawiłem Wam na początku, także mam nadzieję, że dobrze to ogarniecie i będzie to wszystko bardzo fajnie czytelne. Z mojej strony to wszystko. Dzięki serdecznie do następnego razu i pozostańcie jak zwykle. Forever Young. Na razie. Hej.